hej Osłonko, cześć! Witajcie na kanale Bajolanki. Z tej strony Aneczka. Dzisiaj będziemy meblować kolejny pokój w domku Bajolanki. Jednak najpierw to ja muszę odebrać prezent, kochani. No właśnie, dzisiaj mam do odebrania prezent. Uju, Bajolanko, witamy Ciebie też. Odbierzemy dzisiaj prezent, a później wrócimy do domku, okej? Juhu, jasne, że tak. O, jestem bardzo ciekawa, jakie prezenty dzisiaj dostaniemy. No dobra, to klikamy. Klikamy, prezenty odbieramy. I mamy prezencik w kolorze niebieskim. To chyba jest taki, nie jakiś rzadki prezent, tylko taki normalny. Otworzymy go w domku razem z naszym Bobaskiem. No i już jesteśmy w domku. Słuchajcie, ja tutaj sobie tak na próbę robiłam pokoik. Zobaczcie, taki malutki. Tutaj powinna chyba być łazienka, ale ja tę łazienkę wykorzystałam jako pokoik. Tutaj mamy sypialnię, którą robiliśmy w poprzednim odcinku. A teraz zobaczmy wreszcie, jaki prezent udało nam się uzyskać właśnie z poczty. No i budzimy naszego maluszka. No właśnie, o, budźmy naszego maluszka. Ona też chce zobaczyć, jaki prezent dzisiaj dostaniemy. Hej, malutka, obudź się. O, miam, 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 Bajolanka, Bajolanka. Chodź, chodź, mam dla Ciebie prezent. Zobaczmy, co my tu mamy. No właśnie, chodź malutka i zobaczmy. Uwaga, uwaga. Hops. Uuu, torba. A co jest w środku? Lornetka, spójrz. Teraz możesz patrzeć na świat przez lornetkę. Spójrz przez okno, może zobaczysz coś ciekawego. W torbie niestety nie ma nic więcej, no ale dobra, mamy lornetkę, a więc jest całkiem nieźle. Lornetkę na razie wrzucimy sobie tutaj z powrotem, torbę postawimy o tutaj, a teraz zajmiemy się meblowaniem tego dużego domku. Tego dużego pokoju! No i ja bym chciała, żeby tutaj był taki pokój zabaw, żeby tutaj nasza mała dziewczynka razem z Bajolanką i z innymi dzieciaczkami mogła bawić się na całego. Na razie może taka tapeta w serduszka, ale słodko, to może niebieska podłoga, słuchajcie, będzie bardziej pasować. Hops. A może ją po prostu pomalujemy? O, no i na razie niech sobie tak zostanie. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Ja jeszcze wszystkiego w sumie z tego pakietu nowego dla dzieci nie widziałam. Na pewno chciałabym takiego misiaka tutaj. Na pewno fotel taki, o, lisi fotelik może sobie tutaj stanąć. Jak najbardziej możemy sobie tutaj położyć podusie. Tutaj Bobaski będą mogły sobie wygodnie siedzieć. No i na pewno tutaj musi być dużo zabawek, bo to ma być właśnie taki pokój zabaw, więc tutaj zabawki jak najbardziej wskazane. O, DIY! I tu mamy takie różności, ale super! No to na pewno musi się tutaj znaleźć. No dobra, przydałaby się nam tutaj też jakaś szafeczka. W ogóle słuchajcie, te domki to są ekstra, bo te domki możemy sobie powiesić na ścianie i te domki mogą służyć jako półeczki. Półeczki na najróżniejsze akcesoria. Ja powieszę sobie takie domeczki o tutaj, a do tego jeszcze takie drzwiczki. O, nie, te mi się tutaj nie zmieszczą, ale może te? Hops, super! No i teraz jakiś dywan, taki wielki michu, pasuje tutaj doskonale. Okej, zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Tu mamy jakiś stoliczek, tutaj są te łóżeczka, to już Wam pokazywałam w poprzednim odcinku. Tu chyba nic nam nie doszło, a nie, no doszły, obrazki doszły, no i te gwiazdki. Gwiazdki to w ogóle są super, gwiazdki też jak najbardziej możemy sobie tutaj, o, poprzyklejać gdzieś na ścianie. Niech sobie wisi ich całe mnóstwo. Do tego jak najbardziej możemy zawiesić tutaj taką tablicę z literkami i może taki kolorowy obrazek o tutaj, żeby było kolorowo. Półeczki już mamy, no bo mamy te domki, także na tych domkach za moment coś poukładamy. Wróćmy może do zabawek i tutaj właśnie poukładajmy całe mnóstwo zabaweczek. I tu mamy pluszaki, dużo pluszaków.
No i zobaczcie na to, tu w ogóle jest trampolina, tu jest huśtawka, tu jest nawet zjeżdżalnia, ale mi bardzo podoba się ten domek dla lalek, jest cudowny i tak sobie myślę, że ten domek dla lalek tutaj musi stać, więc może obrazek przewiesimy gdzieś tutaj, a domek postawimy o tu. No i ten domek jest fantastyczny! Małe przemeblowanko, trochę tutaj poprzewieszałam, bo mi się nie wszystko chciało tutaj zmieścić, ale myślę, że teraz jest całkiem nieźle. Jeszcze to przestawimy, to przestawimy sobie do przodu, te gwiazdki przewiesimy sobie o tutaj, misiaka damy sobie na fotelik, kredki tu, duży michu usiądzie sobie tu, a to postawimy na razie tutaj. No i zobaczcie, teraz nasz pokoik wygląda super, tylko szczerze Wam powiem, że ta tapeta w serduszko jakoś tak mi tutaj nie pasuje, dlatego ją zamienimy. I może taka? O, no jest lepiej, albo taka? Też jest całkiem fajna. No dobra. Ostatecznie postanowiłam, że będzie tutaj tapeta z chmurkami, bardzo mi się ona podoba. W tych domkach jeszcze możemy coś poustawiać, na przykład możemy tutaj zabaweczki albo o, kwiatka może jakiegoś, zmieści się nam tu kwiatek? O, zmieści się, no to jak najbardziej taki kwiatuszek może sobie tutaj stać. A w drugim domku może postawimy, może piesesła postawimy? O, piesesał będzie sobie tutaj mieszkał, damy tu jeszcze drzewko, żeby było bardziej kolorowo, no i super. Balony, chorągiewki, tutaj mamy mnóstwo kolorowych rzeczy i te kolorowe rzeczy jak najbardziej mogą się tutaj znaleźć. Najpierw jednak chciałabym powiesić tutaj jakieś lampki, tylko teraz słuchajcie, tak dużo się tutaj dzieje, że ja nie wiem, czy ja gdzieś zmieszczę jakieś lampki. Może jakaś taka wisząca się tu znajdzie. O, gwiazdki. Gwiazdki mogą być. Jak najbardziej tu pasują. Możemy je powiesić na różnych wysokościach. Możemy też w takim pokoju zabaw postawić skrzynkę albo pudełko na zabawki. No i te zabaweczki jak najbardziej mogą się tutaj zmieścić do skrzyneczki, dzięki czemu bobaski będą miały porządek. Tą podłogę zamienię jednak na taką zieloną, to będzie wyglądać trochę jak jakaś polanka, ale myślę, że tak wygląda to bardzo ciekawie. Postawimy coś jeszcze na stoliku, na przykład chciałabym tu postawić szklankę z wodą, o, może być coś takiego, niech to będzie szklaneczka z wodą do farbek właśnie. Możemy tu postawić kubeczek i miseczkę też możemy tu postawić, a niech sobie będzie co tam. No i zobaczcie kochani, pokoik wygląda super. Ciekawe, czy spodoba się naszemu bobaskowi. Hula, hula, jaki śliczny pokoik. Ui, o, lisi fotelik jest bardzo wygodny. Twój pokoik wygląda fantastycznie, ależ masz dużo zabawek. No nieźle. Nieźle, nieźle, jeszcze możemy zapalić gwiazdeczki, dzięki czemu będzie tutaj jeszcze bardziej pozytywnie. No i zobaczcie, my tutaj mamy ten jeden pokoik taki zrobiony, ale to tak jak Wam mówiłam, tak sobie robiłam go po prostu na próbę. No i tu mamy kuchnię, no właściwie, czy w domu naszych bobasków potrzebna jest kuchnia? Moglibyśmy zrobić tutaj całkiem inne pomieszczenie. Tylko jakie to by mogło być pomieszczenie? Ja myślę, że w domku bobasków musi być pomieszczenie, w którym będą mogły zjeść coś smacznego. Nie musi to być taka typowa kuchnia, no ale przecież nawet nie mamy łazienki. I kuchni też nie, więc nie no, kuchnia i łazienka muszą być. No dobra, Bajolanko, w sumie to masz rację. Okej, ale pozbędziemy się tych szarych mebli i zastąpimy je czymś kolorowym. No i proszę bardzo, pomieszczenia już są puste. Zrobimy taką łazienkę dla bobaszków i zrobimy też miejsce, w którym bobaski będą mogły zjeść coś pysznego. No więc musi stanąć tutaj lodówka. Oczywiście wybieramy taką niebieską, kolorową lodóweczkę z najróżniejszymi
obrazkami magnesikami. Myślę, że kuchenki nie musi być. Raczej wybierzemy sobie jakąś szafeczkę. Tylko gdzie te szafeczki były? Tu? Nie. A tu? Nie. Gdzie te szafki? A, one były tutaj chyba. No i tutaj mamy, słuchajcie, takie fajne szafeczki. Bardzo podoba mi się ta. I jak najbardziej mogę ją sobie tutaj postawić. A na tej szafeczce ustawimy różne przysmaki właśnie dla bobasków. No niektóre produkty oczywiście musimy schować do lodówki, na przykład mleko, na przykład lody i może jeszcze soczek do lodówki. Super! A tutaj na tej półeczce poustawiamy więcej rzeczy, takich jak na przykład podgrzewacz do butelek, no i te kolorowe kubeczki. No dobra, to teraz postawimy tutaj stół i myślę, że wybierzemy sobie może ten różowy stoliczek i postawimy go o tutaj. Szkoda, że nie można go obrócić. Ja na przykład bardzo bym chciała, żeby on stał w innej pozycji, no ale niestety nie można go obracać, więc musi zostać tak jak jest. Położymy sobie tutaj taką poduchę, z drugiej strony też taka poducha. A do tego jak najbardziej może stanąć tutaj krzesełko. No i tu mamy duży wybór krzesełek. Są też takie dla maluszków specjalnie przygotowane. O, też możemy sobie tutaj takie krzesło postawić. A na ścianie powiesimy może jakiś obrazeczek. A, i jeszcze światło, no właśnie. Światełka też muszą być. O, może takie kolorowe, słuchajcie, taką chmurkę powiesimy sobie tutaj na ścianie. Jedną lampkę tutaj i drugą lampkę trochę niżej. Wielki kwiatuszek stanie tutaj przy krzesełku. Jeszcze dorzuciłam taki koszyczek. Do tego koszyczka też można coś poskładać. Mogą to być zabawki, a mogą to być też przysmaki. Ja postawię na zabawki, kiedy Bajolanka będzie na przykład przygotowywała pyszne jedzonko dla dzieci, no to wtedy będzie mogła im te zabawki dać, żeby one miały jakieś zajęcie i żeby nie przeszkadzały podczas przygotowywania na przykład pysznego obiadu. No i zobaczcie, powstała nam taka ala jadalnia, trochę połączona z kuchnią, no bo jest to lodówka jednak. Myślę, że wygląda całkiem spoko. Lodówkę później można wypełnić też najróżniejszymi smakołykami. No i teraz przyda nam się jeszcze coś takiego a la właśnie łazienka. I tu jest basenik i ten basenik tutaj stanie koniecznie. Zamiast wanny albo prysznica. A tutaj postawimy dwa nocniki. O, trochę wyżej. Dywanik w kształcie serduszka będzie nam tutaj pasował, ponieważ mamy zlew w kształcie serduszka, a także różowe ściany. Woohoo! No nieźle! Łazienka, kuchnia, wszystko wygląda naprawdę ekstra. No wiecie co, ja też tak myślę, że ten domek wygląda super, tym bardziej, że jest to domek z tego pierwszego całkiem pakietu, więc on był taki szary, bury i ponury. A teraz spójrzcie sami, jest tutaj bardzo kolorowo, bardzo pozytywnie. Tutaj Bajolanka razem z maluszkami jak najbardziej będzie mogła bawić się na całego. O, chyba jesteś bardzo zmęczona. Nic dziwnego, już dosyć późno. A to dobra pora na sen. No, kochaniutka, chodź, położę cię spać. O, Bajolanka jest bardzo opiekuńcza. Słonka, a wy koniecznie subskrybujcie kanał, no, żebyście byli na bieżąco. No właśnie, na bieżąco z każdym nowym odcinkiem. Wkrótce kolejne historyjki o Bajolance i nie tylko. Do usłyszenia! W kolejnych odcinkach. Do usłyszenia. Pa, pa, ra, pa, pa, pa.